Kabulu mieszka taka sama dziewczyna jak ja, w moim wieku. Spędziła większość swojego życia, żeby walczyć o swoją przyszłość. Ukończyła computer science, a teraz boję się w ogóle patrzeć przez okno. To jest straszne, to, że musisz opuścić kraj i później zdajesz sobie sprawę, że na przykład nigdy nie zobaczysz swoich rodziców. No, moim marzeniem zawsze było pojechać do Kabulu, później pojechać samochodem do Kandagaru i zobaczyć ten piękny, jakby tą piękną część Afganistanu, o której tylko słyszałam od swojego ojca. Jeżeli kogoś się boisz, warto uzupełnić brak swojej wiedzy.